Witam, Paweł Domżalski, firma Biogen. Znajdujemy się na plantacji fasoli szpragowej w okolicach Radziejowa. Na plantacji tej w fazie dwóch liści właściwych został zastosowany produkt Improver. Produkt ten został zastosowany tutaj w ilości 0,8 litra na hektar i został zastosowany w celu poprawy wigoru i zdrowotności roślin. Improver to stymulator, który zbudowany jest z prostych związków fenolowych, które naturalnie występują w roślinie i odpowiedzialne są za wielu procesów metabolicznych. Stąd też Improver działa wielokierunkowo. Na pewno możemy mówić tutaj o stymulacji roślin, o ich regeneracji, obniżaniu stresu oraz o budowaniu odporności tych roślin. Improver stosujemy albo naruszenie wegetacji, albo w kluczowych dla danej uprawy fazach, jak na przykład kodowanie plonu, lub stosujemy go w celach regeneracji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli nasze rośliny zostaną uszkodzone. Jeżeli chodzi o samą stymulację, produkt będzie stymulował nie tylko część nadziemną, część zieloną roślin, ale również będzie poprawiał wzrost systemu korzeniowego. Korzeń będzie głębszy, będzie posiadał więcej włośników, a co za tym idzie, roślina taka będzie pobierała więcej wody, jak również więcej składników pokarmowych z gleby. Jeżeli chodzi o regenerację, to mam tutaj na myśli regenerację nie tylko po uszkodzeniach związanych z czynnikami pogodowymi, to jest przymrozki, gradobicia, ale również regenerację roślin po na przykład poparzeniach poherbicydowych, bo takowe też się zdarzają. Tutaj wzmożony proces, intensywniejszy proces fotosyntezy sprawiał będzie, że roślina będzie intensywnie odrastała, odrost części nadziemnej będzie bardziej intensywny. Jeżeli chodzi o obniżanie stresu, to tutaj oczywiście obniżamy stres również związany z czynnikami pogodowymi, to jest na przykład duże amplitudy temperatur, jakie mają miejsce wiosną, czy też okresowy nadmiar wody bądź susza, ale również stres związany z zwykłym opryskiem, jaki wykonujemy w czasie okresu wegetacji, ponieważ każdy oprysk działa stresująco dla naszej rośliny uprawnej. Dodatek Improvera do takiej mieszaniny zbiornikowej powodował będzie, że rośliny te będą łagodniej przechodziły stres związany z tym właśnie opryskiem, jak również nie będą wyhamowywały wzrostu oraz będą lepiej wykorzystywały substancje znajdujące się w mieszaninie zbiornikowej. Jeżeli chodzi o dawkowanie Improvera, stosujemy go od 0,3 litra na hektar do 1 litra na hektar. Dawka maksymalna, czyli litr na hektar, zarezerwowana jest, jeżeli chcemy regenerować nasze rośliny po silnych uszkodzeniach, bądź też jeżeli w momencie zastosowania roślina ma niewielką ilość liści, czyli powierzchnia wchłaniania preparatu jest niewielka. Wtedy dawka 1 litra ma znaczenie i jest ona wskazana. Jeżeli chodzi o stosowanie w trakcie sezonu wegetacji, produkt możemy stosować kilkukrotnie w trakcie takiego sezonu wegetacyjnego. I to, co jest bardzo fajne, możemy go mieszać z różnymi innymi środkami ochrony roślin, czy też nawozami dolistnymi. Jeżeli chodzi o warzywa, preparat ten oprócz zwykłego oprysku możemy wykorzystywać w postaci podlewania roślin, jak również możemy wykorzystywać go mocząc sadzonki, rozsadek, łącza czy bulwy w roztworze o stężeniu od 0,1 do 0,2%. Improver to sztandarowy produkt naszej firmy. O jego dobrej skuteczności przekonało się już wiele osób. Jeżeli ktokolwiek z Państwa jeszcze nie stosował naszego produktu, zapraszamy do wypróbowania go na swoich uprawach, a o szczegółach dowiecie się Państwo u doradców firmy Biogen bądź firmy Procam oraz zapraszamy na nasze strony internetowe.